Idzie właśnie tak jak z kini niedźwiedziej. Ale moim zdaniem mogę się poczekać na dłużej. Bo ja nie mam takiego tempa jak inni. Z pierwszy dzień z nową ekipą, 14 samochodów. Jedziemy potem na zakręcie. Wszyscy mają wodę, jeszcze raz się spytam. Bo nie mamy dostępu do wody dzisiaj. To jest z epoki lodowcowej. Dwójki czy trójki? Chyba z jedynki. O, stalaktyty, stalagmity. Ja wiesz co było co? Stalagmaty. Nigdy nie pamiętam. Stalagmat to jedno co pamiętam. To co się połączy, tak? Tak. Jeszcze stalaktyt, to jest stalaktyt. Wisający. Stalagmit to jest to. I stan narzędziowa. To jest ambona Bartuś. Przepraszam, jest tylko nie swoją żonę. Dzięki. Mogę się przepaść na tyle do żony. Konia. Dzięki. Ja tylko się przepcham do żony. Dobra, dzięki. Cała jaskinia, a tak wygląda zbocze tej jaskini. Czyli trudno się domyślić, że tu cokolwiek mogłoby być w tym stoku. Pierwszy dzień jazdy, drugiego tygodnia. Idziemy na sam tyle, bez przedniego napędu. Jak za mocno wciśniemy gaz, to nam wyskakuje napęd. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie jakiś problem z brakiem przedniego mostu. Brakiem przedniego napędu. Idziemy tylko dlatego, że mamy centralny mechanizm różnicowy. Prawdopodobnie jak wciśniemy gaz, no to gdzieś tam albo jest luz, albo odłącza po prostu napęd. Ale teraz mamy reduktor i jakoś bardzo ładnie ciągniemy. I mamy nadzieję przejechać ten drugi tydzień. Nie poddajemy się. Wrócimy do kraju, naprawimy przegub. Niestety w całej Rumunii nie ma części zamiennej. No i damy rady ściągnąć na czas. Rumuńskie miasteczko. Nawet bociany pouciekały, nie są tu mieszkać. Tą drogą już nie wspinamy w górę. Gdzieś tu biegnie droga od samego dołu. Kilkadziesiąt serpentyn już zrobiliśmy. I cały czas w górę. W Polsce czasem krowy przechodzą przez drogę, ale nie idą wzdłuż drogi. Uwaga, krowy środkiem. Oni nie chcą ci machać, oni ci pokazywali. Lej. Kolejny dzień jazdy w terenie, wtorek i gdzieś idziemy, na Sud Piatra chyba. Ja im pomogę.
Słuchaj, mamy przewagę liczebną. Nie no, żartowałem z tym pojedynczo, można i po dwóch. No i... Kolejne. Madre, powiedz coś na koniec. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. I zaraz się popcham. Wody! Bo się zerwie. Ja pierniczę. Ja nie tak. Poczekaj, chwila się uspokoi. Już. Ale pokoju. No, ale jest. To wygląda fajnie, ale tutaj raczej jest ślepe. Można iść dołem, no. Tutaj. Woda tu jest, tak, fajnie, tak, czysta ta woda. Myśliciel! No, modele! Ale załapał za dumę. Tam się dalej jeszcze szło w błąd i faktycznie widać ten wodospad. Teraz tu nie wejdziesz. Niebo mi rozbuja. Ej, dobrze, że mama już przeszła. Moje milion dolarów w kapeluszu. Gang Albanii, czy moja myszka wie, że zaraz będzie w kolorze pyłu? Wie. Gang Albanii, słuchajcie, po lewej stronie te chatki są niesamowite. Karolcia, na lewo. Dobra. Antena się odpadła. No wiem. Samochód przeciwka. My wjeżdżamy tylko na tylnym napędzie. Okej, ruszajcie, przejechaliśmy. Możecie ruszać dalej pod górę? Już po lewej stronie jakaś droga też tam jedzie. Nie chcę dalej, nie chcę do miasta, nie chcę do akwaparku! Tutaj na tej górze wybudujemy sobie dom.
Uwaliliśmy, stoimy. Wodzy utknęli. Poczekaj. Chociaż nie, wyruszyli. Uwaliliśmy czymś mocno. Słuchaj, ale to nie ma powodu do niepokoju, no bo wiesz, to jest bardzo grząskie błoto i tam jest dużo kamieni, po prostu je przestawialiście i dlatego tak waliło. A jedno walnięcie było mocniejsze. Czy jedno walnięcie było dość mocne, aż na mnie szarpnęło. Coś wystawało, ale przestawiliście to. Umawialiśmy się reduktory i jeden extra i powoli do góry. Maciek też próbuje. Myślę, że bez problemu to przejedzie. Słyszeliśmy, wodza. Wiem, żebyście poczekali, poczekali! A ci już pojechali. Tak, nie? A ci pojechali. Zawali bo sobie radio! Dobra, to jest próba. Jak jedziemy na tą góreczkę, to... Pozwolenie od wodza. To będziemy jechać trudniejszą trasą jutro albo pojutrze. Jak nie widzimy, no to będziemy jechać szosą. Tylny napęd, tylko zapięty. Jest już? Nie ma wyjścia. Ruszyliśmy. Ścigają się powoli. Ślizgamy się. Czekaj. Powiedz, żeby zapiąłem dyferencjał. Zapiął Maciek, znaczy... dyferencjał, próbujemy. Z zapiętym dyferencjałem lecimy do góry. Idziemy do góry. Po prawej kamień. Wiem, dlatego w lewo bardziej poszedłem. Łukasz. Aha, dzięki. Puszczaj następnego. Puszczajcie tam, powiedzcie. Mamy antenę schowaną. Wyłącz sobie tam jakąś blokadę. Trzeba niekoniecznie mieć kochać twojego środa. Jakoś muszę jechać. Nazywam się Nawła, je zamorduję cię. Oj, siadła i dupa. Pojechał w dziurę. My też. Przed nami ma włączone przeciwmgielne, inaczej nie widzimy drogi, ale nie wiem, w którą stronę droga jest, a tak dzięki temu widzimy coś. Auto. Będziemy się mijać z jakimś samochodem. Szyba pęknięta. Jezu, takie rozgrzane hamulce do wody. Co, to biły auto, czy my ją? My auto wrócę. Wyjeżdżamy. Jedziemy do zamku. I... To za zamek jest? Hunadora, no zamek, pewno wiesz, generalnie mówią, że tam Dracula też czasami była. Jak przejdzie w Transylwanii, oczywiście. Zamków trochę... Ale fajny zamek, taki jest. Troszkę inny niż Bran na przykład. Zresztą no, na tej wieży. Ale to jest ten zamek w Bobnach, czy nie? Ten zamek to nie, on jest kurwa ciągle w remoncie. Hello.